Siema ludziska. Jak wiecie, jak Wam już wspominałem, nieraz zacząłem pracować znowu w pomocy drogowej. Jest to dla mnie taka praca, którą naprawdę bardzo, bardzo lubię. I to, co tutaj właśnie mijam, to jest mój samochód, który sobie wybrałem. To jest taki, wiecie co, to jest samochód taki, ja to powiem, jestem taki troszkę, jak to powiedzieli, sentymentalny. Sentymentalny, ćwoku. Dlaczego? Ten samochodem dosyć dużo kiedyś jeździłem, nim ciężarówki holujemy, tym samochodem holowaliśmy autobusy. To jest taki samochód, który, wiecie, ja to lubię tak, jak jadę na zlecenie, to lubię wiedzieć, że mogę zrobić samochodem wszystko. A tym samochodem dosłownie mogę wszystko zrobić. Ten samochód jest wyposażony w takie bajery, że głowa boli. Przede wszystkim dźwig, bardzo silny. Zobaczmy właśnie a propos, ile on może podnieść. Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Na pełnym rozstawie, tutaj widać, widzicie, na samym końcu jest, jeszcze może podnieść 1,5 tony ponad. Na samym końcu, jak go całkowicie rozsunę, przy 10 metrach, tam dojadę daleko i coś mogę zgarnąć sobie. Taki jest mocny ten dźwig, naprawdę mocny, jak na samochód pomocy drogowej. Ponadto, on ma pełną hydraulikę. Zobaczcie, jaka jest wyciągarka tutaj. Hydrauliczna oczywiście, nie jakaś tam elektryczna. Potęga. Mogę złożyć sobie tutaj ten moją tak zwaną, nie wiem jak to jest po polsku, takla, ten uchwyt taki. To się po niemiecku takla nazywa, to jest po to, żeby mógł samochody holować tak szybkiego. Tu są uchwyty na koła, które się zakłada, 4. Mogę szybko samochód jakiś wziąć, który jest na przykład źle zaparkowany. Ale jak potrzebuję na przykład odebrać sobie jakąś piaskarkę ciężką, czy cokolwiek, co mi nie podniesie ten dźwig, no to wtedy składam to wszystko, to się wszystko składa. The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Ten, cała ta sztanga tutaj ląduje, ten mój takla tak zwany, nie wiem jak to się po polsku nazywa, piszcie mi, to taki, to jak się to nazywa. Nie wiem, choć się domyślam. Po polsku, bo naprawdę nie wiem, no. Tutaj mam piaski i tym podobne. Tutaj mam na przykład sterowanie od platformy mojej, od wyciągarki. Jeszcze mam coś dodatkowego. To tutaj. To się nazywa po niemiecku w wolnym tłumaczeniu okular. No bo wygląda jak okulary, no. A co to jest? To jest, to się tak otwiera i mogę sobie tutaj najechać samochodem, podnosi się to i mogę na przykład dwa samochody holować. Albo na przykład jak mam do odholowania takiego busa, to go pakuję sobie tutaj przednie koła, on ma napęd naprzód. Jeżeli ma hamulec ręczny zwolniony, to mam znaczy ten zaciśnięty, to tutaj pod spodem, no nie chce mi się teraz tego podnosić. Jak będziecie zainteresowani, to ja rozbiorę, mam ten samochód na części. To tutaj pod spodem mam takie specjalne rolki, takie wózki, które się wkłada pod tylne koła wtedy. No akurat nie pod ten, tylko pod tamtego busa, wiadomo, nie? Żebym mógł sobie go tutaj odholować. A jeżeli nie, no to luzuję hamulec ręczny, czy wybijam bieg. Słuchajcie, jestem upoważniony samochód nawet otworzyć, jeżeli policja jest przy mnie, także mogę samochód otworzyć, a że robię 90% zleceń na zlecenie policji, także wierzcie mi, zrobiłem zleceń parę tysięcy
i wszystkie do tej pory wykonałem. Także nie łudźcie się, jak krzywo, źle zaparkujecie na miejscu dla niepełnosprawnych czy coś, to Sylwester nie da rady. Sylwester każdego zabierze. Także nie ma problemu, czy stoi ciężarówka, wiecie, na ulicy i trzeba ciężarówkę odholować, czy to jest jakaś tam Toyota Prius, która źle zaparkowała, nie ma żadnego problemu. Zobaczcie na przykład tutaj, co jest. To są adaptery. Zobaczcie. To jest hak holowniczy, jeden i drugi, który mogę sobie, tu mam trzeci, nie? Który mogę sobie tutaj założyć, tutaj te haki lądują, także mogę na przykład przyczepy tak samo holować. Zobaczcie, tu mam powietrze, ten samochód ma 10 barów, atmosfer, barów, no. Tu mogę podłączyć tak samo powietrze, jak holuję na przykład autobus, no wiadomo, żeby zwolnić mu hamulce, mogę mu podłączyć powietrze i tak dalej. Tutaj mam na przykład tą sztangę, którą holuję, nie na linie, tylko na sztandze, wiadomo, nie? Bo musi być na sztywnym holu. Ta cała platforma oczywiście to wszystko zjeżdża w dół i tak dalej, to takie macie ode mnie na szybkiego. Taki to jest ten samochód, to jest taki wołek roboczy, wiecie, ale on, mi się go tak szkoda zrobiło. Idziemy, bo jest zimno. Dyspozytor dzwonił? Nie dzwonił. Dlaczego? Bo ten samochód to jest taki wołek roboczy, no bo każdy woli jakieś tam małe, a tego sobie wziąć z automatyczną skrzynią, pojeździć i tak dalej, a tego to w sumie nikt nie chciał. To jest taki wołek roboczy do bicia, dosłownie, wiecie, jak jest potrzebny po prostu jakiś samochód ciężarowy do odebrania, to się tylko go bierze, czy tam autobus, a tak to on stoi na placu, nie, i mi się go po prostu żal zrobiło. I mówię, wezmę, zrobię ten samochód znowu tak, żeby było, a i tak dalej, także bierzemy się za niego. Tak wygląda w środku. Ośmiobiegowa skrzynia biegów. No co tam więcej? No przełączniki, jakieś tam pierdoły i tak dalej. Radio, tachografy, szyber, dach. Tachografu nie używam, bo nie muszę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także no tak to wszystko wygląda. A po drugie, tym samochodem jeździł mój kolega. I to był jego samochód. I tutaj na szybie nawet jeszcze jest, tylko od drugiej strony lepiej widać, tutaj napisane. Właśnie, że to jest ku jego pamięci. To był jego samochód, nie? Także chłopakowi się umarło. No i ja będę jeździł tym samochodem. Także są to plusy jeżdżenia tym samochodem, bo wiecie co, no, byłem przed chwilą w mieście odholować jedno auto, to wiecie co, trzy osoby koło mnie latały, bo miałem z każdej strony po tyle, żeby przyjechać, nie? Wiecie, także no, są plusy, minusy tego samochodu, no. No ale tak człowiek zgarnął ten samochód, no. Tyle. Macie pytania, piszcie w komentarzu. To taki szybki vlogasek to był. Macie jakieś pytania. Będzie cała seria na pewno. Tylko mówię, zbieram kasę na kamerę, bo nie mam teraz po prostu. No nie mam naprawdę na takie wydatki. Mam kamery różne. Zainwestowałem w kamery, które są po prostu tam do innych celów służą. No i nie stać mi teraz, żeby jedno, drugie, jakieś tam GoPro kupić, statywy, uchwyty i tak dalej. To kosztuje, no niestety, pieniążki. Także wspomagajcie, kupcie kawkę, zostańcie moim patronem, będzie szybciej, będą świetne filmy, pokażę wam, jak się używa takiego samochodu, jak się holuje samochody, jak się wyciąga je z rowu, jak się sprząta po wypadkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, u mnie jest każde zlecenie inne, naprawdę każde zlecenie jest inne i każde jest ciekawe. Tyle ode mnie. Łapa, sub, abyś nie przegapił, ode mnie to wszystko, czym ta się, ja idę się przespać. Hej, albo coś zjem.